Hej, moi drodzy, z tej strony Shiro. Wracamy do gry Noita i znów dzisiaj mam zamiar zejść jak najgłębiej. Już niestety, nie będę próbował iść na tego bossa, dopóki naprawdę nie ogarnę tej gry. A więc naprawdę teraz spróbujemy jak najbardziej skupić się do zejścia na dół. Boże, co my mamy w ogóle? Noszuć się włosy na karku? Ej, co my mamy w ogóle za różdżkę? Masakra. Różdżka jest tak do dupy, że to jest poezja. No właśnie. O tym właśnie mówię, strasznie wolna. Nie upiję się, nie upiję się, nie upiję się. I cyk! Dziada, cyk, dobra. O kurde! O, woda. Psik. Na kasa najlepsza jest woda. Jak to zaraz piznie, no właśnie. To już nie będzie co zbierać. No i już nie mamy sporo życia. W ogóle przepraszam was za chrypę, ale... Co to jest? Mikstura feromon. Jestem po takiej... W sumie po maratonie, jeżeli chodzi o to. Z Dying Light to ponieważ dzisiaj kończył się event, dlatego chciałem jak najwięcej wejść, zanim się ten event skończy. Dzięki temu zyskaliśmy już w sumie poziom legendy. Tak więc musicie mi niestety wybaczyć tą chrypę, ja staram się i tak delikatnie otrząkiwać i przy okazji się wyciszać, ale no, czasem może mi się to nie udać. Tak więc bardzo was za to przepraszam. Tam już widzimy, że jest kolejna różdżka. Kurczę, jeszcze nie miałem przed chwilą takiej chrypy, a już teraz jest po prostu masakra. Czym ty jesteś? Tasowanie, tak, zaklęcie na rzut 1, 17,43, maksymalna mana 160, podawanie many 52. Ciekawe. No, w sumie jakiejś tam rewelacji nie ma, no ale obrażenia 10, a obrażenia 3, no to jest już różnica akurat. No, znacznie lepiej. To chyba kopię? Nie, niestety to nie kopię. No ale to i tak nie zmienia faktu, że mamy znacznie większe DPS-y teraz. Tylko ten Recharge niestety jest strasznie kiczowaty. Ej, serio, nawet mam dzisiaj cela. To chyba od tego Dying Lighta. Żebyśmy głupio nie ginęli, to by był naprawdę dosyć spory profit, jeżeli chodzi o to. Pamiętam, że tu był jeszcze kiedyś taki secret. Ja wiem, że ja mówię o tych secretach i mówię i nic z tego nie wychodzi. Zobaczymy, damy radę się tutaj przycisnąć? Co, że damy radę? Jeszcze jakbym trafił dobrze, no na przykład tu. Ej, co to tak słabo? O nie, dwa rzuciłem. Czemu to się nie chce przez to przebić? Co to jest? Ziemia. Dobra, teraz ze dwa albo ze trzy nawet. O, poszło. Ale dostał po łbie, biedaczek. Bidulka. W ogóle, kochani, jak wam się podoba ta Noita, bo... Mi się wydaje, że ta gra naprawdę się dobrze ogląda, jeżeli chodzi o takie oglądanie na YouTubie. Nie wiem, co złapałem, zaraz zobaczę, ale muszę ich lepiej powyżynać. Dobra, popadali. Co my złapaliśmy? Ropa, pełne w 100%, żebym się tylko nie popierdzielił i żebym sobie tej ropy potem na łeb nie wylał, jak się będę palił. Jeżeli tego nie zrobię, to będzie dobrze. Wywal sobie to. O fuck, ale dostałem. Ale oberwałem tym TNT. Pasówka. Na szczęście nam to nie grozi. Oblejemy to wodą. I się jakoś wykaraskamy. To tak, tutaj jest również jakieś przejście. Tutaj również coś jest. Wow! Ale bym się wpieprzył. Dobra, tu takiego przejścia, o jakim myślałem, niestety nie ma. W ogóle chyba też już nic nie ma więcej. Więc spróbujmy przejść jakoś na dół. Mamy mało już kryształów. No, ale się udało. Nie, woda. To jest ropa. To jest ropa, a my nie mamy w sumie jak tego rozwalić. Ja nie chciałbym się zanurzać w tym, no ale trudno, chyba będziemy musieli.
Dodatkowo tutaj jest z automatu prunt. Czym jesteś? Ognisty pocisk 0582. No właśnie, o tym mówiłem. No, przynajmniej mamy teraz czym podpalać. O kurde, ale żebym się wpieprzył. O, oblej się, dobra. 58 HP, to nie jest za dużo. Dobra, nie żyjesz. A kto umarł, ten nie żyje. Już będzie przejście w dół. Już będzie przejście chyba w dół, prawda? Tyk. Ale mam cela, kurde, no normalnie się ta gra mi siada. Ta gra mi dzisiaj po prostu siada. Sam się tym INT walni, cwaniaczku. Sam się tym walni. Ja bym sobie jeszcze tu przy okazji trochę podwiedzał, co to jest? No teraz to tym bardziej chcę to podwiedzać. Ale to jest metal. O nie no, ja bym to zebrał, tam jest jakaś błyszcząca kula. Ja chcę zobaczyć, co to było. Tylko jak my się tam dostaniemy? Może po tej stronie coś będzie. Ale cię złapałem pięknie. I już sobie obiecałem, że więcej nie robię eskapad na tamtego bossa, bo on jest naprawdę za mocny. Po prostu nie wiem. Nie wiem, jakie on może mieć słabe punkty. Może on potrzebuje czegoś... czy jakiejś umiejętności, która po prostu ma dosyć mocne pierdyknięcie. Ostatnio mieliśmy jednak, jakby nie patrzeć... O fuck. Ostatnio, jakby nie patrzeć, mieliśmy różdżki, które zadawały tak jakby sterą energii. Może to właśnie było problemem, może on jest odporny na takie typu wybuchy. Ej, wiecie co? Może uda nam się jeszcze walnąć tym. Jakby to się udało walnąć w tamtą stronę, nie w tą, tylko w tamtą. No co ty, kopać nie umiesz. No, nie, nie w tamtą stronę. No kurde, kopnij w tamtą. No i jak to piznie tylko raz. Bum. Nie? To nie. No dobra, walnęło. Nie pykło tak jak chciałem, trudno. Niestety nie wyjdzie to w ten sposób, o którym myślałem. Dobra, czym ty jesteś? Błyszcząca kula. Podnieś. Czym ty jesteś? Lekko szumi. Zastanawiasz się, co się stanie, jeśli to kopniesz. Kopnę czy rzucę? Chyba jednak kopnę. Wow! Złoto! To tu nie mało złota. Nie, 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 nie pal się. Dobra, trochę tego golda jest. Tylko żebym teraz nie pogubił tego wszystkiego. Fajne, czy to nam daje po prostu golda? O, ale świństwo. Ale bait. Ale mnie zbaitowało. Dobra, to gdzieś poleciało w dół? Nie, poleciało tutaj. Niestety tamtego nie odkryjemy. Nie, ty mnie tu próbujesz, gołganie. Ja się w ogóle wykwasił. Gdzie my jesteśmy? Czemu tam ta czacha pływa sobie, gdzie nie powinna? Ryzykuję znów. Dla głupiej kasy. I dla głupiej różdżki. Ale mamy bomby. 33 i 43 i bez tasowania. I dobra, to jest już fajne. To jest już fajniutkie. I tak, wziąłbym zamiast tego. Bo te kryształy to są jednak do dupy. Totalnie. Zawalone kopalnie. Lumoxium. Dobra, czy Lumoxium przypadkowo nie leczy? Nie, niestety nie leczy, ale to robi wała. Czyli to nie jest dobry perk dla nas. O nie, ropucha. Ropuszko. Spal się. Ropuchy nie lubią ognia. Czy ty się spalisz? Teraz tak.
Psik, 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 psik. Goldik zawsze na propcie. I tak. To bym podpalił. To bym z przyjemnością podpalił. I zobaczyłbym jeszcze po lewej stronie, co tam jest. Ale trafiłem pięknie. Ale pięknie trafiłem. Ja uganiam kij. Nie, 6 HP. Kurde, ale tam jest różdżka. No, ryzykować czy nie ryzykować? Wiecie co, obleję się feromonami. Oblejemy się feromonami i spróbujemy tam wejść. Trudno, jak przegram? No w sumie tylko 10 minut odcinka. Gdzie jest ta różdżka? I tak, 43,67, no i deszcz. O, bez rewelacji, naprawdę bez rewelacji. Dobra, uciekamy, bo już mamy tylko 6 HP. W sumie wystarczy kwas, ewentualnie ogień i już jesteśmy w tyłku. Nie będę ryzykował, po prostu uciekamy dalej. W ogóle to się wszystko wali. Od razu sobie napełnimy. Napełnijmy sobie fiolkę z wodą. I tak, mamy pierwsze perki. 539 golda, więc to jest w sumie spoko. Pocisk teleportacyjny też jest spoko. Chmura krwi. Pocisk łączony i pociski plujki, które... Z tego co pamiętam, te pociski plujki zmniejszały nam opóźnienie o 2. Obrażenie 8, to nie jest też mało. Podwójne zaklęcie też jest spoko. Kwadratowa bariera. Dobra, na pewno weźmiemy to, bo jest za połowę ceny. Weźmiemy to i weźmiemy to, bo jestem ciekaw, co to jest. I teraz, czy my sobie możemy zrobić jakiś fajny... Fajny... tutaj... spell. 1143... 52 ładowania many, to jest mało. 4,6... 50... 30, to chyba najbardziej to jest ten, tylko tu jest stosowanie niestety. 43. Dobra, cienka kwadratowa bariera, która szkodzi przechodzącym przez nią stworzeniom, w tym i tobie, dobra, czyli to jest bez sensu dla nas w tej chwili. To zwiększa opóźnienie o 0,7. Ja bym to zrobił w ten sposób. Kupiłbym jeszcze jedno. Dzięki temu mamy różdżkę z takim rechargem w sumie sporym. Jakbyśmy jeszcze jedno kupili. No już jest lepiej. Już jest znacznie lepiej. No opóźnienie, czy ładowanie jakby dało się jeszcze jakoś zmniejszyć. Kurczę. Ale nie mamy innej różdżki, która cokolwiek by nam pozwoliła zrobić z tym punktem, niestety. Chyba, że ta łącząca bariera ma jeszcze cokolwiek. Opóźnienie 0,7, nie, to jeszcze gorzej. W sumie tylko te rzeczy nam czas ładowania recharge ogólnie zmniejszają. No i skoncentrowane światło też ma minus 37 opóźnienia. Ale reszta niestety nic nam tutaj nie da. A jeszcze jedno bym chciał sprawdzić, bo tak. Nie, to tylko many zwiększa, dobra. No to niestety nie mamy jak tego zrobić. Trudno. A, stawimy sobie jeszcze pocisk. To nie jest dobre, więc to sobie już automatycznie anulujemy. To będzie nasza główna różdżka. O, bomby, jakieś podpalanko, dobra. Nie jest źle, jest spoko, bym powiedział nawet. Mamy teleporty, więc już to jakoś wygląda. Dobra, jakie mamy perki? Pokój z bogami. Zawierasz pokój ze swoimi bogami. Tracisz 25% maksymalnego zdrowia, ale zyskujesz zdrowie, pijąc krew. Krew nie wpływa na poziom nasycenia. I wybuchające zwłoki. Wrogowie wybuchają po śmierci. Wiecie co? To by było spoko. Ale 25% to jest sporo. Ach, trudno. Wampiryzm. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie.
I co, teraz teoretycznie możemy pić krew. Dobra. No to świetnie. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Obyśmy szybko nie skończyli po prostu. Bo tak też może być. Tam sobie przejdziemy bez problemu dzięki temu. No, odpal się. Coś zabiliśmy przy okazji, ale nie wiem co. Tutaj mamy rejczego troszeczkę leczenia. Tu coś się podpaliło. A co będzie dalej? Co będzie dalej? Tu sobie możemy też to podpalić. Jaraj się, jaraj. Węgiel się lubi palić. Nawet możemy to zrobić w ten sposób. Ale pizdło. Tylko tam chyba tego węgla jest jednak mało. Nie wiem, czy nawet to... Nie, nie przeleci, to dobra. To idziemy stąd. O nie! O nie! Uciekać mi stąd gałgany. Uciekać mi stąd gałgany. O, jest różka kolejna. Już tej... Tego hapsa troszeczkę nie mamy. Już tego hapsa straciliśmy sporo. O kurde. Kula energii z wyzwalaczem plus podwójne zaklęcie. Nie no, to będę chciał. I zapewne zamienimy się za to. Jak to działa? Ile to ma DPS-ów? 11. I obrażenia wybuchowe, czyli to pewnie wybucha. A to też może być ciekawe. To też może być ciekawe. Oj, mamy ukryty sklep, kochani. Mamy ukryty sklepik, tylko pewnie na tym sklepiku niestety nie możemy sobie edytować różdżek, prawda? No właśnie. Pociski plujki. To właśnie te pociski mamy. To może być ciekawe. Tylko za 320 czy mi się to opłaca? Ładunek piorunów 3. Uśpiony kształt z wyzwalaczem. To jest taki słaby. Pocisk błyskawicy. Czy my już mieliśmy kiedykolwiek pocisk błyskawicy? Nie mieliśmy chyba. A no nie. Dobra, więc ten pocisk błyskawicy sobie weźmiemy. Trudno, niech stracę. Chciałbym jeszcze to, kurczę, ale to 320 kosztuje. Dosyć drogo. Chodźmy się uleczymy tam na górze. Tam chyba było sporo krwi, z tego co pamiętam. Tak mi się wydaje. Pięknie, pij tą krew, pij. No powiem wam tak szczerze, że dosyć słabo. Coś jeszcze mi tutaj zadało obrażenia. Mam wampiryzm, czemu ty wymiotujesz? Nie wiem, czy to bug, czy tak miało być, ale... Coś mi się tu ewidentnie nie podoba. Weź tego nie wal, proszę cię. Bomba! Ło! Ale walnęło. Ale pizdło. O nie! Jak umrzemy w taki sposób, to będzie kurwa komicznie. Uff. Uff, 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 ale blisko było, powiem wam szczerze. Nie spodziewałem się takiego obrotu spraw. Ewidentnie się tego nie spodziewałem. No! Weź umrzyj. Dobra, mamy już zejście na dół, więc nie jest źle. Tylko powiem wam, że tak w sumie z tego poziomu to my niezbyt cokolwiek wzięliśmy. Niezbyt cokolwiek wzięliśmy. W buta wjeżdżam. No dwóch wybuchających to jest troszeczkę perfidne, nie uważacie? O, dobra. Nie jest źle. Czy wy dajecie golda normalnie? Dajecie. Wy dajecie golda normalnie, więc można się na was nachapać. Ej! Gro, co ty robisz? Czemu ty zmieniłaś ten? Kurde, nam jedna baryłka złota niestety przepadła.
Trzeba znaleźć przejście tam na dół jeszcze. Wow! Kwasie, zmieniaj się w wodę. Neutralizujemy kwas wodą! Się kurde nie wpierdzielić do portalu, proszę. Proszę, tylko nie to. No dobra, ale tu już tak nie ma przejścia. No to dobra, dobrze nam to nie wyszło. Ale przynajmniej sobie naregenerowaliśmy wody. I spróbujemy się dostać tam na dół za pomocą bomby, tak właśnie. A nawet trzech. Nie tam! No dobra, nawet jednej bomby wystarczyło. No w sumie luz. Potrojone pociski, które dają nam opóźnienie plus 13, ale ta różdżka nie jest taka zła. Ta różdżka nie jest taka zła, ale niestety chyba nasza jest lepsza, a ta jest jeszcze lepsza. No właśnie, te potrojone pociski bym sobie wziął. 110 ładowania many. 110 ładowania many, no ale kurde, nie będziemy mieć pomp żadnych. Nic a nic. No dobra, na razie się zastanowię, jeszcze sobie przejdziemy tutaj w okolice. O właśnie, mamy fart. Co to jest? Przeklęta sfera. Mam nadzieję, że to jest jakiś perk. Tam przejścia nie ma, prawda? Nie ma. No kurde, zastanawiam się, co z tym zrobić. Czy to brać, czy tego nie brać? No, bez jej. Kolejny teleport, tak, Shiro, jak najbardziej. Teleporcik też może być. Nie powiem, bo nie podoba mi się zbytnio to... Ulecz się. Jezu, co ja odwalam? Dobra, wiecie co, chyba wezmę to jednak zamiast bomb. Wezmę to zamiast bomb i po prostu się nie będę już w to bawił, bo naprawdę podoba mi się ten rozrzut tutaj. Duże ładowanie many. No to w sumie też jest 96, to 110. 08. Wiecie co? Dobra, nie, nie biorę tego. W sumie podobne statystyki, tylko tu jest bez tasowania. Dobra, trudno. Nie mamy bombek. Może zrobiłem głupotę, ale chcę zejść jak najgłębiej tym razem. Jak najgłębiej. Ten wampiryzm, powiem szczerze, chyba nie był jakoś tam zadowalający. No, stać nas tylko w sumie na dwie rzeczy. Na to. 45-80 nie jest to jakiś super hiper. 35-73, no ale jest bomba. Są rozpryski, jest ogień. Zawsze rzuca. Po to, że leci do góry. No nie, no to bez sensu. To jest bez sensu. Dobra, no niestety na nic nas nie stać, ale... Ale. Spróbujmy sobie teraz to zrobić w ten sposób. No to jest już trochę lepsze. Przeklęta sfera. Pocisk, który przynosi pecha każdemu, kogo trafi. A rozumiem, że mi też może. Oj, to pecha naprawdę przynosi. Ale nie, nie chcę tego. Mimo iż to ma wrażenia 15. Ale opóźnienie większe. No to też jest opóźnienie spore. O kurde! O, to może być ciekawe. 500 obrażeń. Holy moly. Czekajcie, a jakbyśmy sobie zrobili jeszcze to w ten sposób? Bo to mi nie pasuje z tym. To już jest lepsze. To losowanie jest skiczowate. Rozpryski, podwójne strzelanie. No to tak, kurde, no bez rewelacji. A co to dawało? Opóźnienie większy i rozrzut. Wystrzeliwuje tajemniczy pocisk, który przeskakuje z wroga na wroga. No nie, to akurat na mnie nie wchodzi. Jak widać to w ten sposób. Nie. To jest głupie. Ale to jest fajne. Tylko jak my się pierdykniemy tym, to będzie problem. No właśnie, żadna woda, nic z tych rzeczy. Fajne to jest.
Fajny to jest, ale może być bardzo problematyczny. Jeżeli zmienimy sobie to na te pociski. Za wolne. To jest za wolne niestety. Ja się tak dziwię, mówię, co to mi tak wali na mikrofonie? Mówię, kurde, jakieś przebicie. Okazało się, że jakieś kurne niewyżyte nastolatki. Jakieś niedowalone dzieci oczywiście musiały sobie walić petardami 4 stycznia. Pewnie. Pewnie, można. Na co? Nie wiem. Ale po prostu... Ach, ja do tych ludzi naprawdę nie mam już cierpliwości. Nie mam do nich kurde cierpliwości. Nie rozumiem tych ludzi. Wydawać kasę na takie głupie rzeczy i jeszcze strzelać to w sumie nawet nie wiadomo po co i nie wiadomo kiedy. Oj, no i przez takie osoby niestety mam do pocięcia odcinek. Więc przepraszam was, jeżeli słyszeliście cokolwiek tam na nagraniu. Niestety nieodpowiedzialni ludzie, którzy napieprzają tymi fajerwerkami nie wiadomo kiedy, nie wiadomo gdzie, musiały sobie postrzelać. Dobra, otrzymujesz 50% mniej obrażeń, gdy nie masz aktywnego żadnego efektu plamy. Posiadane przez ciebie obecnie różki zyskują 1-3 dodatkowego miejsca na zaklęcia, maksymalnie 25. To jest słabe. Teleportowany unik. Teleportujesz jeszcze kawałek, gdy leci na ciebie pocisk wroga. To jest jeszcze głupsze. I wiecie co? Ja to reroluję. Wskaźnik. Twoje zaklęcia lecą szybciej, to jest fajne. Twoje zaklęcia pociskowe mają szansę się zduplikować, ale masz za to większą podatność na obrażenia od pocisku, to jest głupie. Plus w twoim pobliżu spontanicznie zamienia się w stworzenie grzybne. Nie, ja chcę wskaźnik. To jest fajne, bo nam zwiększa zasięg naszej broni i teraz powiem wam szczerze, że naprawdę mamy fajne DPS-y. Teraz mamy naprawdę fajne DPS-ki. Więc myślę, że już nam to powinno wyjść lepiej. No. Gnoju jeden. Pij tą krew. Jesteś w końcu wampirem. No. Pij krew. Czemu nie chcesz pić krwi? Nie wiem, miotuj. Ja nie chcę pić krwi. Dobra, teraz zaczął o dziwo pić. Niom, 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 niom. Niom, 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 niom. Dobra, 93 HP, to jest chyba maksik. Okej, okay, różdżka. O, te promienie światła, ej, ludziska. O kurde, dobra, mamy fajną różdżkę już. Ewidentnie mamy fajną różdżkę. No chyba nawet kopię. No oczywiście, że tak. Dobra, znów się zaczyna fajny ranik, którego mam nadzieję, że nie spieprzę. Mam nadzieję, że go nie spieprzę. Ho, ho, ho. Wow. Snajper na dachu. Headshot. Kto jest lepszy snajper? No. No nie. Dobra, poszło. Zabieramy tą kasę. Zabieramy tą kasę. Kurde, naprawdę te różki nam zaczynają fajne wpadać. Z zimowego biomu zauważyłem, że są coraz lepsze dropy. Tylko tak, panowie, was to ja tu nie chcę. Wybaczcie mi. Ile kasiuty, oj, zaczynamy zbierać ponownie golda. Ale to pięknie teraz wychodzi. Ja chcę to złapać, ja chcę to złapać, ja chcę to złapać. Wow. Ale pierdnęło. Ale pierdnęło. Ej, wiecie co, naprawdę, już dawno mi się tak dobrze nie grało w gry typu roguelike. W ogóle miałem taką dosyć awersję do takich gier. Zbytnio ich nie lubiłem, bo często przegrywałem, a teraz że leci nam coraz lepiej. Leci, idzie. Nie leci. Dobra, kasiutka wzięta.
Weź się rozwal w końcu. Ach, dobra. Szczur, masz dodatkowe życie. Ty już nie. I kolejna różdżka. Co? Uuu, 22. 1,33. Dobra, co my tutaj takiego ciekawego mamy? Kule elektryczne przywołuje 3 kule elektryczne o krótkim zasięgu. Potrójne zakręcie rozrzutu. Świecąca lanca. Opóźnienie plus 33. No, to tak słabawo. Przywołanie pustego jaja. Minus 20 opóźnienia. To jest ciekawe już. Ale nie mamy za co tego wziąć. Nie mamy za co tego wziąć. Oż ty gąganie, ty. Po co ci to było? Musimy wrócić na górę po tą krew. Ale moi drodzy, to już zobaczycie w następnym odcinku, tak więc pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Jeżeli wam się Noita podoba, to ją lajkujcie, a ja ją będę nagrywał coraz częściej, bo wiem, że niektórzy z was bardzo polubili Noite. Dobra, trzymajcie się, grał dla was Shiro. Do następnego razu. Hej, hej!